dawniej pisaliśmy razem pisanki z mamą. Ten cały koszyczekśmy przygotowywali. Powiem, że u nas w domu był osobny koszyczek z pisankami do oświęcenia, a osobny z pokarmami. W każdym domu była świeczka, wosk pszczeli był produktem ogólnie dostępnym i jajka. Więc całe rodziny się bawiły poprzez pisanie pisanek. Takimi pisankami się wymieniano, obdarowywano, na przykład rodzice chrześni w podarunkach swoim chrześnikom dawali pisanki. Były różne zabawy, takie jak zbitki, albo wyścigi, że turlano pisanki ze zgórki, która się pierwsza sturla, albo stukano się i czyja pęknie, to przegrywa. A wygrano w takich zawodach było zjedzenie takiej pisanki. Były one farbowane wtedy w naturalnych barwnikach, w szczypiorach z żyta, łuskach z cebuli czy skory dębów. W obrzędowości ludowej miały też pisanki duże znaczenie. Zakopywano na przykład na polu, żeby zapewnić sobie urodzaj. Układano barwne jajeczka w oknach, żeby chronić dom od burzy, od pioruna. Także w lecznictwie wykorzystywano pisanki. Szedł pacjent do znachora i mówił, że boli go głowa. Znachor na jajku pisał określony wzorek, dawał pisaneczkę w kieszeń i miało pomóc na daną dolegliwość. Wybieramy kurze, najjaśniejsze jajeczko, jakie się da. Wtedy bardzo ładnie widać kontrast między farbą a jajkiem. Do pisania pisaneczki używamy wosku pszczelego. Pisanka krzczonowska jest charakterystyczna. Znajdują się na niej wiatraczki, zawijaski, grabki, motywy słońca i zestaw kresek, kropek uzupełniający motyw. Dawniej pisanki były w dwóch barwach. Kolor jajka, tak jak widać tutaj, jest pokryte woskiem i w barwę tą końcową. Była to barwnik naturalny, więc był on zielony z żyta czy z kory dębów czarny i były one dwubarwne. W miarę pojawiania się różnych produktów, zaczynało się to na przykład od bibułek na odpustach, można było taką bibułką obłożyć jajko i nanieść kolor. I ten kolor, jeżeli się przykryło woskiem, to powstawały wtedy więcej barw na jajku. A obecnie wykorzystujemy flamastry, które są ogólnie dostępne i łatwe w użyciu. W moim domu nie wyobrażamy sobie świąt bez wspólnego pisania pisanek, bez koszyczka z pisankami. To chyba, nie wiem, jak na Boże Narodzenie byśmy choinki nie ubrali, to tak samo jakbyśmy nie mieli własnych pisanek na Wielkanoc. Taka pisanka jest dość prosta. Nie musi być od razu ta kreska idealna, ale trzeba ją, jak dzieci do mnie mówią, a pani kreska jest prosta, a moja nie. Ja na to odpowiadam, jest lekarstwo. Upiszesz 200 jaj, twoja też będzie prosta.